Witam ponownie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o odcinku 37 Dragon Ball Super. Więc w poprzednim odcinku była walka z Magetą, który Vegeta wygrał oczywiście i było pokazane, że on będzie w następnej rundzie walczył z Kabę. Więc w 37 odcinku Vegeta walczy z Kabę, Vegeta na normalnym poziomie i właśnie Kabę zaczął atakować, zaczęli się bić. I dziwił się Vegeta, że Kabę jest w stanie mu tak dorównywać w normalnym poziomie, bez Super Saiyanina. Więc Vegeta chce, żeby Kabę zmienił się w Super Saiyanina, lecz Kabę nie wie, jak to zrobić i mu to mówi. I on powiedział, że to jest hańba, jak Saiyanin nie potrafi się w Super Saiyanina przetransformować. Vegeta też wkurzyło to, że Kabę był taki jakby, no był miły po prostu i nawet kłaniał się podczas walki, jak ten zaczynali walczyć, a Vegeta wiadomo, Vegeta jaki jest, taki jest. Więc Vegeta musiał coś zrobić, żeby Kabę zaczął się transformować w tego Super Saiyanina i zaczął taką energię normalnie wytwarzać wszystkimi ciosami i taką siłą, taką, nie wiem, okrutnością bardziej, był po prostu okrutny, zaczął do niego cały czas, nie dał mu po prostu chwili spokoju, tylko cały czas w niego naparzał i wszyscy myśleli, że on już powrócił do tego dawnego, złego, okrutnego wszystkiego. Ja trochę w to uwierzyłem na początku, ale sobie potem pomyślałem, że to jest raczej to, żeby on zbudził Super Saiyanina w Kabę. Niestety to nie działa, ale Vegeta wie, co zrobić, żeby Kabę przemienił się w Super Saiyanina, więc mówi, że zniszczy jego ziemię, jego planetę i jego rodzinę. W jednej chwili Vegeta trzymał Kabę tak za fraki, powiedzmy to tak, i już chciał w niego wymierzyć cios, ale Kabę zdążył się uchylić, już był właśnie dzięki temu, że transformował, zaczynał już się wkurzać i transformować się w Super Saiyanina i taki całą miał aurę dookoła siebie. Potem już wszyscy też się domyślili, potem nawet Kabę się domyślił, że on po to robił, żeby on się w tego super cholernego Saiyanina przemienił. I tam Vegeta obrywał od niego, on cały czas się wkurzył, mówił: nie tknij mojej rodziny, ani mojej planety, nie pozwolę na to. I właśnie gniew zadziałało i super się wkurzył. I Vegeta obrywał, nagle stanął: czemu on nie reaguje? Wszyscy, Bulma nawet powiedziała, czemu on nie reaguje? Spójrzmy prawdzie w oczy, Vegeta jest na Kabę poziomie za silny i on po prostu go zaatakował, a on sobie nic z tego nie robił, stał bezczynnie i on nagle poszedł do niego z pięści, przywalił mu w la Vegecie twarz i on nawet stał, nic nie dygnął nawet. Po tym jak Kabę już zaatakował i Vegeta po prostu stał bezczynnie i już po tym zajściu Vegeta zaczął się transformować w Super Saiyanina Blue, czy też God, bo niektórzy mówią na to Blue, no bo tak się nazywa i mówią też God. Niektórzy też myśleli, nie wiem, ci co nagrywają ciekawostki, jeśli kojarzycie, o kim mówię, nie będę tak mówił kto dokładnie, ale mówili, że będzie cisnął ostro Vegeta, wiecie, takie nie wiadomo co na Kabę, a to nieprawda, po prostu tam trochę powiedział dla niego takich, nie wiem, rzeczy, że planetę właśnie mu takich zwyczajnych, nie aż takich hardkorowych rzeczy, więc to było właśnie dobre, że takich rzeczy nie powiedział do niego, tylko na luzie do tego podszedł. Więc to się nie sprawdziło, że Vegeta będzie aż takim, kurde, agresorem, że będzie ostro tak na niego najeżdżał. I zaczęło się, Vegeta przemienił się w Super Saiyanin Blue, czy też God, i Hit spojrzał na niego, pewnie wyczuł energię, ale w sumie nie wiem, czy wyczuł, tak pomyślałem, lecz przecież bogów energii ki nie można wyczuć, a on się zamienił, to tak samo chyba działa. Wtedy Goku spojrzał na Hita i Hit na niego i wtedy już wiedział, nie, że coś się będzie się działo, że jednak Super Saiyaniny nie są takie słabe, pewnie jak właśnie Hit pomyślał, że on jest takim Goksem. Kabę stoi przed Vegetą i się pyta, czy to jest niebieska forma i Vegeta mówi dla niego, że to jest ostateczna forma Super Saiyan Blue. Po tym Vegeta znokautował Kabę, po czym tam chlusnął w niego wodą, żeby się przebudził i powiedział do niego, że może osiągnąć też taki poziom, jeśli będzie trenował i można prześcignąć Vegetę, tylko powiedział, że on nie będzie pozostawał też z tyłu, że też będzie trenował. Wiecie, to takie, żeby nie przesadzić też, żeby za dużo sobie nie pozwolił.
Właśnie głównie dlatego, że Vegeta zobaczył, że Kabe ma potencjał, no i powinien trenować. Potem Kabe powiedział, że na jego planecie jest też podobny człowiek do Vegety, a Vegeta na to odparł, żeby go zaprosił. Oczywiście przed tą walką i po tej walce nie zabrakło Beerusa i Champy kłócących się tym razem o to, że jest za gorąco przez tą barierę, bo ona cały czas tam była. A Champa mówi, że jest zimno, że jest okej, że powinno tak być. I oczywiście też się zdenerwował Champa, że kolejny jego przeciwnik padł i został tylko jeden. U Beerusa zostały dwóch zawodników, czyli Goku i Vegeta. I potem jest kolejna walka właśnie z Hitem. Walka Vegety z Hitem. Po czym tam widziałem już krew jednak się lała, widać było, w końcu tu krew, każdy narzeka, że w One Piece jest dużo krwi, a tu nie ma. I w końcu tam w trailerze było, że będzie krew, nareszcie, a może to ketchup, może Vegeta się najadł czegoś i wiecie, więc... Słaby żart. Na tym trailerze widać właśnie, że Vegeta sobie nie daje rady i nie wiadomo jak to będzie. Ja myślę, że przez to, że Vegeta nie da rady, Goku wejdzie za niego i mam nadzieję, że Goku pokaże w końcu swoją energię, moc swoją, bo wcześniej było tak, że on tak jakoś stał, nie za bardzo Vegeta, tylko prunął do przodu i tak jakby stawał się silniejszy, a Goku niby tam stawał się, ale nic nie pokazywał i mam nadzieję, że teraz... będzie potężna energia Super Saiyanina Blue, czy też właśnie God i pokaże swoje prawdziwe, dawne ja. Ponieważ mam wrażenie, że teraz głównym bohaterem nie jest Goku, tylko Vegeta, bo teraz niby pokazuje, że cały czas jest Goku, wiadomo, to jest główny bohater, ale Vegeta jakby, nie wiem, odstaje przed Goku i jakby on się popisuje tym wszystkim. No ale cóż, zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, że Goku da się wszystko, a Vegeta przegra, bo go nie lubię. Nie, żartuję, ale mam nadzieję, że Goku wejdzie za Vegetę, a może też Vegeta wygra. Ale nie chcę, żeby Goku pokazywał, że jest taką miękką pipką i Vegeta cały czas piął do przodu a Goku nic. Ktoś teraz powie, że może przesadzam, że nic przecież pokazywał, ale to nie jest to, co powinno być. Vegeta niby Goku z Vegetą jakby na równi idą cały czas, można powiedzieć, w łeb, ale Vegeta jakby bardziej się odstaje, a Goku tak jakby nic nie pokazuje. Też widać, że on też ma dużo energii i idzie jakby większą też siłę, ale nie widać tego jak u Vegety. Właśnie ja tak odczuwam to. Była też taka sytuacja, że Goku się zdziwił, że Vegeta będzie trenował Kabę, że chce mu pomóc, a Piccolo powiedział, że przecież to jest jego normalna natura pomaganie Saiyanom, przecież on jest księciem Saiyan. A Goku właśnie też jeszcze się zdziwił, że czemu mu nie pomaga w takim razie. A Piccolo powiedział, że nie wiem, może dlatego, że to jest, że on jest irytujący, ale głównie dlatego, że ja myślę, że po prostu Goku był jakby rywalem cały czas Vegety i cały czas nieustannie tam walczył i chciał go prześcignąć. I też to dziwne, że jakby pozwolił prześcignąć, powiedział, prześcigniesz mnie do Kabę, gdzie duma Vegety? Cholera jasna. I właśnie też to było dziwne, a z Goku po prostu chciał być silniejszy, a to Kabę to się nie dziwi, a od Lakaby po prostu pozwala być silniejszy. No ale to takie pierdzielenie, pierdółki takie. Kończąc, to tyle. Fajny był odcinek. Czekam na następne, które będą teraz, co tydzień będą odcinki z Dragon Ball Super i będą oglądał, czekał. Zobaczymy, kto wygra turniej, co będzie się działo dalej. Są chyba, wiem, że już zapowiedziane, że wiem, że co tydzień na pewno będą odcinki do 40, czyli jeszcze 3 odcinki. Ja nie mogę się doczekać. Dzięki za oglądanie. Jeśli ten materiał Ci się spodobał i chcesz zostać ze mną na dłużej, na dole jest przycisk subskrybuj. Jeśli już zauważyłeś, jest czerwony, a to dlatego, żeby przykuć Twoją uwagę. Możesz jeszcze bardziej docenić moją pracę, oceniając ten film, czy to w komentarzu, czy zostawiając łapkę w górę. Dziękuję za oglądanie, do następnego materiału. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć.